Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wbrew sensacyjnemu tytułowi, postaram się raczej spokojnie omówić dzisiaj pracę księdza Dawida Pietrasa z Bractwa Świętego Piotra o uczestnictwie wiernych we mszy świętej odprawianej przez kapłanów Bractwa Świętego Piusa X. Zapraszam. Praca zatytułowana jest Udział wiernych we mszy świętej sprawowanej przez kapłanów Bractwa świętego Piusa X w świetle aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej. Autorem jest ksiądz Dawid Pietras. Praca jest ewidentnie materiałem naukowym i podejrzewam, że przeciętny wierny, który wziąłby ją i zaczął czytać, myślę, że może odnieść mylne wrażenie, jeśli chodzi o jej... Wymowę. Otóż padają tam stwierdzenia, które będą dla naszych wiernych, myślę, że bardzo ostre, natomiast myślę, że mogą one trochę przysłonić zasadniczy ton, zasadniczą treść tejże pracy, która właśnie jest pracą naukową ale o tym będziemy mieli jeszcze okazję sobie porozmawiać. Ja chciałbym zacząć od pewnego wstępu, a propos tego, o czym my w ogóle dzisiaj będziemy mówili. Otóż, gdy w tytule pojawia się słowo indult, czymże jest ten indult, zacznijmy od tego. Otóż chodzi... O tak zwanym prześwięcie indultowej, kapłanów, którzy takie prześwięte odprawiają. W sensie ścisłym są to kapłani, którzy nie są związani z żadnymi tradycyjnymi instytutami i odprawiają tradycyjną mszę świętą na podstawie właśnie takiego indultu, pozwolenia lokalnej władzy kościelnej. W sensie trochę szerszym określamy tym słowem wszystkich kapłanów, którzy odprawiają przeświętą trydemcką ale jednocześnie mają w pełni uregulowaną sytuację kanoniczną, to znaczy podlegają pod zwykłe struktury kościelne podlegają nie tylko w sensie samej idei, w sensie uznania tych władz jako władz kościelnych właśnie, ale również w sensie bardzo ścisłym, to znaczy mają dokładnie uregulowane prawnie, co z kim mają omawiać, w jakim trybie mają działać, są normalnie zgodnie z prawem kanonicznym inkardynowani i wszystko tam odbywa się zgodnie z literą prawa. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X oczywiście takiego statusu nie posiada, nie posiada uregulowanego statusu kanonicznego. Oznacza to, że pomimo tego, że uznajemy władzę kościelną za faktycznie urzędującą władzę kościelną, to jednak w praktycznym życiu, można powiedzieć, kościelnym, w praktycznym funkcjonowaniu nie mamy uregulowanego sposobu działania. A to znaczy, że nie ma ustalonych zasad, do kogo z czym się zwracamy. Oznacza to, że działamy w dużej mierze partyzancko, a więc w niezgodzie z obowiązującym prawem kanonicznym i z normalnym funkcjonowaniem kościoła. Dlaczego w ten sposób postępujemy, dlaczego nie uregulujemy w cudzysłowie sobie tego statusu kanonicznego? No oczywiście do takiego uregulowania potrzeba woli obu stron, dlaczego więc nie dochodzi do takiego uregulowania statusu kanonicznego. To może się wydawać dziwne, że teraz o tym mówię, natomiast żebyśmy w ogóle rozumieli o co chodzi, zanim przejdziemy do omawiania pracy księdza Dawida Pietrasa, myślę, że warto jest już zaznaczyć, o co w ogóle obu stronom chodzi? O co chodzi księżom indultowym w szerszym znaczeniu tego słowa, czyli tym księżom, którzy odprawiają przeświętą świętą trydencką, a jednak podlegają bardzo ściśle pod władze kościelne, zgodnie ze wszystkimi normami prawa kanonicznego i o co chodzi, Bractwu kapłańskiemu Świętego Piusa X, które nie poddaje się pod tą praktyczną władzę struktur kościelnych. W jaki sposób można coś takiego usprawiedliwić, usprawiedliwić takie niepoddanie się pod strukturę władzy? Kościelnej. Otóż, żeby zrozumieć tę sytuację jako tako, trzeba zastanowić się, dlaczego Bractwo Świętego Piusa X jest w tym, a nie w innym stanie. Dlaczego ma nieuregulowany status kanoniczny? Czy jest on konsekwencją tego, że władze Bractwa. W jakiś sposób odżegnują się od jakiejś prawdy wiary, albo nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem Katolickim. Nie. Te kary, które zostały nałożone, o których za chwilę będziemy sobie mówili, nie są skutkiem jakiejś wątpliwej praktyki, nie są skutkiem jakiejś wątpliwej teorii, to znaczy jakieś nauczania, jakichś praw, które byłyby niezgodne z katolicką wiarą i nikt po stronie hierarchii kościelnej takich rzeczy nie twierdzi. Ze strony władzy kościelnej będzie to zarzut po prostu o nie. Posłuszeństwo, znaczy przede wszystkim zarzut nieposłuszeństwa. Z naszej strony natomiast odpowiedź brzmi, no ale zaraz czego miało dotyczyć to posłuszeństwo. Bractwo kapłańskie św. Piusa X uważa, że Kościół jest w stanie nadzwyczajnego kryzysu. Czy trzeba jakoś bardzo dowodzić, że tak jest? Moim zdaniem nie. Wystarczy spojrzeć na spotkanie w Asyżu, spotkanie międzyreligijne w Asyżu, gdzie papież modli się wspólnie. Wspólnie, w sensie twierdzono, że każdy z nich modli się osobno, ale jednak wszyscy się zgromadzili razem, żeby modlić się w, wprawdzie osobno, ale jednak w jednej intencji. Myślę, że nie trzeba wiele dowodzić, gdy wystarczy, wystarczy spojrzeć na pogański kult, który był oddawany mamy w ogrodach watykańskich w obecności. Namiestnika Chrystusowego, gdzie poganie, kłaniają się swojemu bożkowi razem z chociażby generałem zakonu franciszkańskiego, zakonu braci mniejszych. Myślę, że. Nie trzeba zbyt wiele dowodzić, wystarczy spojrzeć na to, że namiestnik Chrystusowy nie cofnął się przed pocałowaniem Koranu. Myślę, że wystarczy spojrzeć na to, jak biskupi mogą bezkarnie profanować liturgię mszy świętej, jak to było w przypadku Areny Młodych i arcybiskupa Rysia. Myślę, że wystarczy spojrzeć na dni islamu, dni judaizmu, celebrowane w Kościele katolickim. Mamy dzisiaj do czynienia z kościołem, który z hierarchią, która nie cofa się przed braniem udziału w Pogańskich rytuałach, która nie cofa się przed organizowaniem imprezy dla młodych, w trakcie której nagle zostaje zaczęta Msza święta, bez tego, że komuś w ogóle to jest wyjaśnione. Mamy do czynienia z hierarchią, która nie cofa się przed tym, z papieżem, który nie cofa się przed tym, żeby pocałować świętą księgę fałszywej religii, która jest bluźniercza, która uważa, że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest Bogiem, która uważa, że Trójca Przenajświętsza to jest bluźnierstwo, która uważa chrześcijaństwo za fałszywą religię. Mamy do czynienia z oficjalnym celebrowaniem tutaj na przykład w Polsce zaakceptowanym i prowadzonym, popychanym do przodu przez episkopat fałszywych religii, judaizmu i islamu. Same te fakty wskazują na to, że hierarchia kościelna ma jakieś błędne idee, że Kościół jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu. Gdy ta hierarchia kościelna nakazuje nam celebrować Mszę Świętą według rytu, który jest zupełnie nowy, stworzony od tak, przez ekspertów. Siada kilkunastu, kilkudziesięciu ekspertów, tworzą nowy ryt, ryt trydencki, który od wieków był odprawiany w Kościele Łacińskim, w w kościele katolickim, w obrządku łacińskim, ryt zostaje nagle zakazany, co jest w ogóle teologicznie wątpliwe. Czy papież mógł zakazać tego rytu po tym, jak Pius V napisał, że każdy, kto podniesie rękę na ten mszał, będzie musiał obawiać się gniewu apostołów Piotra i Pawła. Nagle po prostu zostaje zakazany. Co tam będzie się słuchał swoich poprzedników? Bez przesady, prawda? No, teologicznie jest to wątpliwe, czy można było tak po prostu tego rytu zakazać. Ryt zostaje zakazany, co też wskazuje na to, że Kościół jest w stanie głębokiego kryzysu. Że coś tutaj się dzieje złego. Staje zakazany, zostaje ustanowiony, obowiązkowo nowy, co do którego Kardynał Ottawiani, prefekt świętego oficjum, pisze, że oddala się on zarówno w ogólności, jak i w szczegółach od teologii katolickiej. Rozumiemy rytm mszy świętej, który oddala się co do ogółu, jak i co do szczegółów. Od teologii katolickiej, od katolickiej teologii mszy świętej. To znaczy, że nie wyraża naszej wiary. Połączywszy wszystkie te fakty, to znaczy to, co hierarchia robi z tą drastyczną zmianą rytu, z wycięciem momentalnie, skasowaniem jednego rytu, ustanowieniem zupełnie nowego i bajki o tym, że to jest jeden ryt, i to są dwie formy, to można, znaczy, właśnie tą historię można włożyć między bajki, bo po prostu widać, że to jest zupełnie nowy ryt i nikt tego tak naprawdę spośród tych, którzy tworzyli ten nowy ryt, nie ukrywał, że jest to faktycznie nowy ryt. Tam wszystko na to wskazuje. Nowy mszał nie jest poprzedzony bullą Piusa V. Jest to w zamyśle faktycznie zupełnie nowy mszał, nowy porządek mszy świętej. No, połączywszy te wszystkie fakty, gdy ci ludzie, którzy nie mają problemów z tym, żeby bożki w ogrodach Watykańskich czcić, i naprawdę nie da się tego wyjaśnić tym, że to tylko tak ta pacza mama symbolizuje taką matkę naturę. Możecie sobie to tłumaczyć jak chcecie. Tam się kłaniano wobec pogańskiego Bożka, wobec figurki, która jest czczona jako Bożek. Mam tutaj pretensje przede wszystkim do hierarchii kościelnej, bo to oni dopuszczają się tutaj straszliwego bluźnierstwa. Pismo Święte przecież mówi, że bogowie pogan to demony. A więc mamy kościół, który moim zdaniem ewidentnie jest w stanie głębokiego. Kryzysu. Teraz ten Kościół nakazuje nam z jednej strony pewnych rzeczy nie krytykować, na przykład nie krytykować wyczynów papieża Franciszka, na przykład nie krytykować dni islamu i dni judaizmu. Ta hierarchia kościelna nakazuje nam odprawiać mszę świętą, o której prefekt świętego oficjum powiedział, że ona oddala się od katolickiej teologii mszy świętej. Wobec tego obowiązkiem, ścisłym obowiązkiem Każdego katolickiego kapłana jest, aby po prostu głosił prawdę, aby po prostu przekazywał objawienie. Słyszeliśmy to w czwartą niedzielę adwentu. Święty Paweł pisze w liście do Koryntian. Jesteśmy włodarzami tajemnic bożych. Tajemnic bożych, zarówno prawd objawionych, jak i sakramentów. To to te sakramentum, te tajemnice, to również są tajemnice Boże, bez wątpienia. Jesteśmy włodarzami. I czego żąda się od włodarza? Przede wszystkim tego, żeby pozostał wierny. To jest najważniejsze. Wszystko inne jest drugorzędne. Włodarz. Nie, ma, nie jest właścicielem tego, czym zarządza. On jest tylko zarządcą, tylko takim namiestnikiem, który ma pilnować tego, co zostało mu przekazane. Od włodarza żąda się tego przede wszystkim, żeby pozostał wierny, żeby dobrze zachował to, co zostało mu przekazane. I to jest ścisły obowiązek. Kościoła. I również, tak jak święty Paweł mówi, jeślibyśmy my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Mamy ścisły obowiązek, aby głosić to, co zostało nam przez Pana Boga przekazane. Zostało nam przekazane, że bogowie pogan to demony. Zostało nam przekazane, że Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. Nie islam i nie judaizm. O judaizmie dosłownie, przecież w nowej teologii mówi się, że. To jest taka specyficzna droga, która prowadzi do zbawienia. Że przyjęcie o przyjęciu Mesjasza, Chrystusa jako Mesjasza w odniesieniu do, do, do wyznawców religii talmudycznej, czy to do islamu, czy to w ogóle do pogan, no to, to w ogóle dzisiaj już mowy być nie może. Te rzeczy zostały nam przekazane. Jeśli teraz ktokolwiek inny próbuje nam. Przekazać coś innego. Zostało nam przekazane, że Msza Święta jest ofiarą. Zostało nam przekazane, że Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwie obecny w najświętszym sakramencie. Jeśli teraz ktokolwiek próbuje nam powiedzieć coś innego, jeśli teraz ktoś próbuje z jednej strony właśnie te prawdy przebilczeć i niejako wyprzedzić, czyli w praktyce je zastąpić czymś innym, poprzez praktykę liturgiczną czy też praktykę ekumeniczną, te prawdy wypchnąć w zapomnienie, nie nauczać tych prawd, tylko je gdzieś tam zepchnąć na trzeci plan i swoim zachowaniem sugerować, że nie, nie, bożki można czcić jak najbardziej, to jest taka lokalna kultura, to jest lokalne dobro, to jest super. To, to, to trzeba właśnie pielęgnować, i dobrze jest, że, że oni się ukłaniają wobec Paczamamy, i dobrze, że generał Franciszkanów też się ukłania wobec mamy. To wszystko jest, jest właśnie zgodne najwyraźniej z duchem soboru i z tym, co hierarchia chce dzisiaj prezentować. Gdy ci ludzie każą nam zastąpić ten rytm mszy święty, który był odprawiany. W kościele katolickim od zawsze. Bo w swoim rdzeniu jest faktycznie on pochodzenia apostolskiego. Oczywiście, że w rdzeniu, nie w każdym szczególe. I stwarza zupełnie nowy, stworzony przez ekspertów na podstawie archeologizmu potępionego przez Piusa XII do kilka dosłownie lat wcześniej. No to wtedy my musimy powiedzieć, powtarzając, za świętym Paweł, jeśli by ktokolwiek głosił nam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Od włodarza żąda się tego, żeby przede wszystkim pozostał wierny. Mamy przede wszystkim obowiązek, aby pozostać wiernymi, aby nauczać to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. Ten rytm świętej jest wątpliwy. Nie wiemy, czy on będzie w stanie ukształtować wiarę wiernych. To można było powiedzieć na początku, dzisiaj już widzimy, że nie jest w stanie ukształtować wiary wiernych, że sam sobie wyrabia fałszywe przekonania o rzeczywistej obecności pana Jezusa, o ofiarnym charakterze mszy świętej i o sakramentalnym kapłaństwie. Wyrabia on ewidentnie fałszywe pojęcia i w ten sposób po prostu deprawuje wiarę wiernych. Poprzez powtarzanie codziennie tych ceremonii, które sugerują, że msza święta jest bardziej ucztą, które sugerują, że. Najświętszemu sakramentowi nienależna jest jakaś szczególna część, która sugeruje, że kapłan jest bardziej takim przodownikiem, przewodnikiem wspólnoty, niż faktycznie Alter Chrystus, niż, niż faktycznie drugim Chrystusem, niż, niż człowiekiem, który udziela swojego głosu Chrystusowi, żeby, żeby dokonać tej najświętszej ofiary, ponowić ofiarę Jego na kalwarii. Po co to wszystko mówię? No chodzi mi przede wszystkim o to, żeby przypomnieć, że nasze argumenty są na tym najwyższym szczeblu, to znaczy odnoszą się do tego najwyższego szczebla, to znaczy prezentując ten argument, że uważamy, że współczesna hierarchia Kościoła prezentuje inną Ewangelię, że współczesna hierarchia Kościoła swoim słowem i czynem prowadzi wiernych ku herezjom, ku różnorakim herezjom, na przykład ku niewierze w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ku obojętności religijnej, przede wszystkim właśnie poprzez ekumenizm, poprzez te pogańskie kulty w ogrodach watykańskich. Jeśli chodzi o brak szacunku wobec Najświętszego Sakramentu i zanegowanie ofiarnego charakteru Mszy świętej, to tutaj przede wszystkim te wszystkie aberracje liturgiczne, brak szacunku poprzez komunię na rękę, o której też niedługo nagram osobny materiał. Tutaj wpadła mi w rękę bardzo dobra książka na ten temat czy aberracje w stylu właśnie Achleny Młodych arcybiskupa Rysia. Wrócę tutaj jeszcze do tekstów mszalnych z tej czwartej niedzieli Adwentu, która tak niedawno była. Tam mamy znowu Jana Chrzciciela, tą typowo adwentową postać, ten Jan Chrzciciel, który wypowiada te piękne słowa – trzeba, żeby on wzrastał o Chrystusie, a ja, żebym się umniejszał. To również jest piękne zadanie tego włodarza tajemnic bożych, którego, od którego wymaga się tylko tego, żeby pozostał wierny, czy przede wszystkim tego, żeby pozostał wierny. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie włodarz ma być jak, jak ten Jan Chrzciciel ma pokazać palcem na Pana Jezusa całym swoim życiem. Całym sw sobą ma pokazywać na Pana naszego Jezusa Chrystusa. On nie może próbować skupić uwagi na sobie. On nie może zagarnąć tej czci, która należna jest Panu Bogu dla siebie. On nie może próbować wiernych niejako zagarnąć dla siebie. Nie może próbować ich przyciągnąć do siebie. Musi próbować ich przyciągnąć do Chrystusa. I Dlatego też każdy włodarz, który uważa, że Ewangelię to trzeba zmodernizować, że przekaz Pana Jezusa to trzeba dostosować do tych czasów współczesnych, każdy, taki włodarz nie jest włodarz, który jest wierny i który wskazuje na Pana Jezusa całym sobą. On jest przekonany, że jego własne myśli, jego własne odkrycia, jego własne rozważania o Ewangelii są ważniejsze niż to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam powiedział. Każdy włodarz, który twierdzi, że dzisiaj to już tak nie można ściśle mówić, że tylko pan nasz Jezus Chrystus jest drogą do zbawienia, że nie można już dzisiaj mówić, że kult pacza mamy to kult demona, że islamiści są wyznawcami fałszywego Boga, że religia talmudyczna to droga do piekła. Każdy, kto tak mówi, że tych rzeczy powiedzieć nie można, że nie można powtórzyć za, za Ewangelią świętą, że, że nie ma żadnego imienia, w którym można znaleźć zbawienie, no to akurat jest prawie dosłownie cytat ze Świętego Pawła, ale rozumiemy, w, w, w Ewangelii również jest to żywo obecne. Każdy, kto twierdzi, że to nie, 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 dzisiaj to tak nie, nie należy mówić, albo milcząco twierdzi poprzez swoje nauczanie i swoje, swoje życie i praktykę liturgiczną, taki człowiek nie jest włodarzem, który zachował depozyt, który jest wierny temu depozytowi. To jest włodarz, który przyciąga ludzi do siebie, bo on uważa, że on jest w stanie lepiej Ewangelię przedstawić, bo on uważa, że trzeba ją dostosować ty się dostosuj człowieku do Ewangelii, w ty się dostosuj do Ewangelii, a nie próbuj ją dostosować do czasów współczesnych. Po co to wszystko mówię? Żeby przypomnieć, że nasz argument odwołuje się do tego, co najważniejsze. Jeśli hierarchia kościelna, ktokolwiek, chociażby anioł z nieba, będzie chciał nas zmusić do tego, żebyśmy głosili inną Ewangelię. Non posumus, nie możemy, nie ma takiej opcji. Nie jest naszym ścisłym obowiązkiem wobec Pana Boga, naszym najważniejszym bytowym obowiązkiem jest pozostać wiernym temu depozytowi, który został nam przekazany. I teraz, abstrahowanie od tego, zapominamy o tym i zajmujemy się sprawami prawa kanonicznego. Na ile Bractwo Kapańskie Świętego Piusa X działa zgodnie z prawem kanonicznym? Pisanie elaboratów na ten temat. Czy to jest uzasadnione? Moim zdaniem jest to wysoce wątpliwe, czy jest to uzasadnione. W sensie takim rozumiem, że ktoś może chcieć się tym zająć i rozumiem, że może mieć nawet dobre intencje w związku z tym, ale jakby dla człowieka, który po prostu chce pozostać wierny Panu Jezusowi, dla człowieka, który po prostu chce zostać wiernym katolikiem, to nie jest istotne. Jak dokładnie realizują się przepisy prawa kanonicznego. To jest istotne przede wszystkim, czy włodarz przekazuje to, co otrzymał, czy włodarz pozostał wierny. To jest najważniejsze. To znaczy, jeśli ta pierwsza, najważniejsza zależność, jeśli włodarz nie pozostał wierny temu, co zostało mu przekazane, to wtedy wszystkie te przepisy prawa kanonicznego na nic mu się nie zdadzą. Natomiast jeśli jakiś włodarz jest karany właśnie brakiem jurysdykcji, Takim wyrzuceniem poza struktury kościelne, dlatego że chce pozostać wiernym, dlatego że uważa, że pewnych rzeczy przyjąć nie może, bo jest to sprzeczne z odwiecznym nauczaniem Kościoła. To nie jest subiektywizm, że ja sobie tak uważam, bo tak interpretuje Pismo Święte. Nie, mamy do czynienia z magisterium Kościoła, które jest niezmienne. Tam dochodzi do organicznego rozwoju w magisterium Kościoła, a nie może dojść do zerwania. Jeśli wierzymy, że Duch Święty prowadzi Kościół, to nie może dojść do zerwania. I jeśli w pewnym momencie magisterium zaczyna nauczać czegoś innego, wobec tego, czego nauczało wcześniej, to obowiązkiem włodarza jest skazać nie. Tak być nie może. Zerwania nie może być w nauczaniu Kościoła, bo Kościół ma przekazywać objawienie, a nie tworzyć coś nowego. Dlatego jeśli mamy zerwanie, to wtedy mówimy nie. Stop. Tego przyjąć nie możemy. Musimy wrócić do tego, co było przed tym zerwaniem, i wtedy ewentualnie prowadzić ten rozwój teologiczny dalej poprzez zwykłą pracę teologiczną, poprzez organiczny rozwój, ale nie możemy przyjąć takiego zerwania. No, i teraz przechodzimy do wspomnianej pracy księdza Dawida Pietrasa. Jeśli miałbym ją do czegoś porównać, to porównałbym ją do powiedzmy takiej hipotetycznej pracy jakiegoś prawnika, który zastanawia się, czy z punktu widzenia prawa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działalność żołnierzy wyklętych była legalna, czy nie. Moim zdaniem to jest trochę podobny poziom. To znaczy no, zastanawiamy się, rozważamy. Pewna analogia, bo z punktu widzenia PRL-u, oczywiście, działalność żołnierzy wyklętych w żadnym wypadku nie była legalna i to, ten, to odrzucenie byłoby dużo bardziej stanowcze, ale to jest trochę podobne. To jest trochę podobna sytuacja, bo gdy zastanawiamy się. Gdy patrzymy tylko na ten poziom prawny, no to sytuacja Bractwa Świętego Prysa X jest niezwykle zawiła. Ona można powiedzieć, że oddaje całą zawiłość tejże sytuacji. To znaczy, jest to mega trudne i skomplikowane, bo mamy sprzeczne deklaracje ze strony władzy kościelnej. Natomiast patrzenie tylko na ten poziom, spojrzenie tylko na ten poziom prawa kanonicznego, pomija najważniejszy poziom. Pomija to najważniejsze, zasadnicze pytanie. Ale dlaczego? Dlaczego oni są w tym stanie? I jeśli sobie na, nie, na to pytanie odpowiemy, tak jak ja to przed chwilą starałem się przedstawić, no to wtedy te rozważania, na ile bractwo się wpasowuje w prawo kanoniczne, na ile działa zgodnie z prawem kanonicznym, są drugorzędne, są trzeciorzędne, są czwartorzędne. Bo jeśli to faktycznie tak jest, że hierarchia Kościoła głosi inną Ewangelię dzisiaj, to wtedy kwestie prawa kanonicznego i tego, czy mamy uregulowany status kanoniczny, czy nie, nie mają znaczenia. Znaczy, mają znaczenie gdzieś tam zupełnie trzeciorzędne. Wtedy jeśli włodarz nie pozostał wierny, żadne prawo kanonicznego nie uratuje. A przeciwnie, jeśli włodarz pozostał wierny, a za to zostaje prześladowany za pomocą prawa kanonicznego, co oczywiście, że jest możliwe w przypadku świętego Atanasego, też w pewnym stopniu się działo. Jeśli tak jest, no to żadne prawo kanonicznego nie potępi. I ci, którzy, którzy prześladują kogoś, kto faktycznie jest prawowierny, tylko ze względu na to, że jest prawowierny, bo nie spełnia wymogów prawa kanonicznego, no to zdadzą oczywiście sprawę z tego przez, przed Trybunałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spojrzymy sobie teraz krótko na tą pracę księdza Dawida Pietrasa, o której na początku już wspomniałem, że moim zdaniem nie jest ona aż tak... Krytyczna wobec bractwa, jak pewnie przeciętnemu wiernemu by się wydawało, gdyby ją przeczytał. Mi się wydaje, że pomimo wielu takich krytycznych stwierdzeń, ostatecznie jej wymowa jest taka, w pewnym stopniu powiedzmy, że nawet przychylna wobec bractwa, choć zobaczymy, że wiele wiele tam jest krytyki czy krytyki. Rzeczy, które w jakiś sposób mogą zostać odebrane jako bardzo krytyczne. No, pamiętamy, że jest to zasadniczo właśnie praca na poziomie takim stricte prawnym, która zupełnie mija się z sednem zagadnienia, zupełnie mija się z centrum tego pytania, z tym najważniejszym pytaniem, czy faktycznie dzisiejsza struktura kościelna naucza innej Ewangelii, bo to jest tutaj najważniejsze pytanie. I moim zdaniem każdy, kto ma oczy otwarte, może to zobaczyć. Po prostu codziennie, po prostu patrząc na to, co się w Kościele dzieje. Będę tutaj cytował fragmenty. Najpierw mamy oczywiście wprowadzenie o sytuacji Bractwa Świętego Pisa X i Mszy Świętej Trydenckiej. Później mamy punkt pierwszy, Eucharystia, a jedność eklezjalna. Tu jest podkreślone, że Eucharystia ma... Hmm, jest głęboko połączona z jednością, że jest w pewnym sensie takim sakramentem jedności, właśnie. Później punkt drugi, pozycja prawna Bractwa Świętego Piusa X. W wypowiedzi papieskiej treści dokumentów Stolicy Apostolskiej, to oczywiście cytuję, w tym Papieskiej Rady do spraw interpretacji tekstów prawnych, prowadzą do wniosku, że Bractwo jest wspólnotą nieregularną. Kanonicznie, ergowaną jako pija unio o charakterze schizmatyckim, zawieszoną w 1975 roku, ale stanowiącą rzeczywistość Kościoła katolickiego. Dlatego w 2016 roku papież Franciszek stwierdził, że jest to wspólnota katolików dążąca do pełnej komunii kościelnej. I tutaj już od razu widzimy brzemię tej posoborowej teologii. W przedsoborowej teologii nie było czegoś takiego jak rzeczywistość Kościoła katolickiego, która dąży do pełnej jedności. Albo jest się w tej jedności poprzez podległość pod jedną władzę, uznawanie, wyznawanie tej samej wiary i te same środki do zbawienia, czyli te same sakramenty, albo nie. Natomiast ze względu na to, że ta nowa teologia próbuje zmieścić w jedności wszystkich możliwych, no to umożliwia to również w obrębie Kościoła katolickiego stworzenie takiej poję takiego pojęcia jak wprawdzie w Kościele, ale nie w pełnej jedności jak jedności. Jest to teologicznie, powiedzmy, że wątpliwe stwierdzenie, czy w ogóle da się tak być w Kościele, ale jednak nie całkiem w Kościele. Wypowiedzi hierarchów, hierarchów przepraszam, cytuję dalej, wskazują także na to, że Bractwo traktowane jest jako część kościoła katolickiego. Dnia 3 maja roku 94 kardynał Cassidy, prefekt papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan, na pytanie o status Bractwa odpowiedział, że katalog ekumeniczny nie obejmuje FSSPX. Sytuacja członków tej wspólnoty jest bowiem wewnętrzną sprawą Kościoła katolickiego. Bractwo nie jest innym kościołem ani wspólnotą kościelną w znaczeniu ekumenicznym. Dlatego z Bractwem nie ma dialogu ekumenicznego, gdyż jest to rzeczywistość wewnątrzkościelna, a ściśle rzeczywistość Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Punkt drugi, podpunkt drugi. Status kanoniczny kapłanów. Istotne dla omawianego tematu jest określenie statusu kanonicznego kapłanów bractwa. W liście do biskupów z 10 marca roku 2009 papież Benedykt XVI przypomniał, że zdjęcie Ex zadeklarowanych w 1988 dotyczyło biskupów, natomiast bractwo nie posiada uregulowanego statusu kanonicznego, stąd jego szafarzy nie pełną prawnie posług w kościele. Natomiast wcześniej w roku 97 Kongregacja do spraw biskupów w odpowiedzi na list biskupa Norberta Brunera orzekła, że kapłani wyświęceni przez arcybiskupa Lefewra, kiedy był on w karze suspensy, a divinis nie są ekskomunikowani, są jednak uważani za kapłanów tułaczy i nie wolno im wykonywać żadnego urzędu czy posługi, dopóki nie będą inkardynowani. Jest to w zasadzie dosyć logiczny wniosek, właśnie zakładając, że chcemy poruszać się w obszarze prawa kanonicznego. Ściśle w obszarze prawa kanonicznego. Kapłani nie są ekskomunikowani, to my są kapłanami tułaczami, nieinkardynowanymi, i jako tacy nie powinni sprawować żadnej posługi. Ważne są także odpowiedzi papieskiej Komisji Eklezja Dei założonej w 88. Trochę przewijam, jej zadaniem była troska o celebrację liturgii, udziela ona odpowiedzi na nadsyłane dubia. W odpowiedzi z 29 września 1995 stwierdziła, że nie ma wątpliwości co do ważności święcej kamponów bractwa, trwają oni w karze suspensy i dlatego mają zakaz wykonywania święceń z powodu niegodziwej ordynacji. Niemal taka sama treść znalazła się w innej odpowiedzi. Natomiast w liście z 27 października 98 określając status kanoniczny kapłanów bractwa, komisja przypomniała, że kapłani bractwa są ważnie wyświęceni, jednakże mają zakaz, są zasuspendowani i mają zakaz celebracji mszy świętej oraz innych sakramentów. Przeskakuję tutaj kilka fragmentów podpunkt drugi, trzeci Liturgia mszy Świętej sprawowanej w bractwie to jest o rycie, którego używamy. Odpowiedzi dykasteli rzymskiej to jest kuli rzymskiej, to jest punkt trzeci. Poruszona w opracowaniu problematyka była podejmowana przez kompetentne dygasterie kurii rzymskiej, Kongregacja do spraw biskupów. W odpowiedzi na przywołany wcześniej list biskupa Brunera podkreśliła ważność sakramentu Eucharystii. To określiła jednocześnie, że udział jest obiektywnie niegodziwy, gdyż mszy celebrowane są bez pełnej komunii z kościołem i są źródłem poważnego podziału i zgorszenia. Natomiast udział w celebracji jest dozwolony, a jednak jedynie w sytuacji rzeczywistej konieczności. Ponadto kongregacja stwierdziła, że okazjonalne uczestnictwo bez intencji przylgnięcia do stanowiska wspólnoty wobec biskupa rzymskiego nie skutkuje zaciągnięciem kary ekskomuniki. No, dziwne by było, gdyby skutkowało. Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec wiernych uczestniczących we mszach bractwa zostało wyrażone także w sprawie z Honolulu na Hawajach, kiedy biskup Józef Ferrario dekretem z 1 maja 91 zadeklarował ekskomunikę wobec grupy wiernych, która uczestniczyła w liturgii bractwa. A biskupa Richarda Williamsona poprosiła o obierzmowanie. Jednakże kardynał Józef Ratzinger, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w liście z 28 czerwca 1993 orzekł, iż nie ma podstaw do deklaracji kary. To no też ciekawy przykład. Biskup ekskomunikował Kongregacja Nauki Wiary? No w sumie nie. Tak właśnie wygląda cały problem. To znaczy, problem z bractwem jest taki, że to, ta nieuregulowana sytuacja będzie zawsze prowadziła do pewnych dwuznaczności. Pabieska Komisja Eklezja Dei w cytowanym już liście z 29 września 1995 stwierdziła, że podkreślenie braku podstaw do zaciągnięcia kary kościelnej w omawianej sprawie nie oznacza aprobaty kościoła dla bractwa i dla tych, którzy uczęszczają do ich miejsc kultu. Najwyraźniej w tej konkretnej sytuacji nie zaistniała owa schizmatycka mentalność, o której wspomina się w dokumentach, stąd nie popełniono przestępstwa schizmy i co za tym idzie, nie zaciągnięto kościelnej kary ekskomuniki. To jest moim zdaniem. Patologia, teologiczna patologia, to znaczy, rozumiemy, Kongregacja Nauki Wiary pisze, że nie ma podstaw, żeby karać ekskomuników wiernych, którzy poprosili o bierzmowanie biskupa Williamsona w czasie, kiedy on był jeszcze w bractwie. No i na to Eklezja Dei odpowiada: No, najwyraźniej nie było tam schizmatycznej mentalności. Ciekawe, jak to stwierdzili. Myślę, że wysłali kogoś z miernikiem schizmatyckiej mentalności i właśnie zmierzyli, że ta schizmatycka mentalność nie wpadła w ten poziom, który, który by już wtedy podpadał pod karę ekskomuniki. Istotne dla omawianego tematu są również listy papieskiej komisji Ekclesia Dei. Tady Kasteria i przewijam kawałek. Ona, ta Eklezja Dei, podkreśliła jednak, że branie udziału w tych liturgiach jest niedopuszczalne moralnie, chyba że wierni znaleźli się w sytuacji fizycznej lub moralnej przeszkody co do udziału we mszy celebrowanej przez kapłana regularnego kanonicznie w świetle kanonu 80, 844 dotyczącego in sacris I to jest dla mnie szok. Znaczy Eklezja Dei tutaj naprawdę jechała po bandzie, naprawdę... Ja nie wiem, kto w tej komisji był, może dobrze, że ją rozwiązali, jak ona takie głupoty mówiła. W sensie jest to dosyć zabawne, bo użycie kanonu 844. No bo tak, nie można uczestniczyć w bractwa, mówi komisja No chyba, że będzie konieczność. Zgodnie z kanonem 844. A o czym mówi kanon 844? Mówimy tutaj o, o nowym prawie kanonicznym. No, on jest trochę taki. Znaczy, Chyba ci ludzie z, z Eklezjadei, jak to pisali, to mieli nadzieję, że niech nie sprawdzi, co jest w kanonie 844, bo każdy, kto sprawdzi, to się będzie drapał w głowę, bo tu, tu, co jest tutaj napisane? W pierwszym paragrafie jest mowa o tym, że y, szafarz katolicki tutaj mówimy o szafowaniu sakramentami a więc kapłan y, ważnie, y, nie w sposób dozwolony, udziela sakramentów tylko y, katolikom. A oni też tylko od katolickich szafarzy, kapłanów powinni te sakramenty przyjmować, zachowując paragrafy 2, 3, 4 i kanon 861. I co tam jest w tych paragrafach 2, trzecim i 4? Przede wszystkim będzie istotny paragraf drugi, gdy jest jakaś konieczność albo jest prawdziwa duchowa potrzeba. I gdy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, błędu albo jakiejś obojętności religijnej, indyferentyzmu religijnego, wolno chrześcijanom, którym, którzy są fizycznie albo moralnie, którym fizycznie albo moralnie nie jest to możliwe, żeby zbliżyć się, przystąpić do katolickiego szafarza, czyli do katolickiego księż, księdza, przy, można przystąpić do sakramentu spowiedzi, eucharystii albo namaszczenia. Namaszczenie chorych od, można przyjąć od szafarza nie katolickiego gdzie tam gdzie jest, są te sakramenty sprawowane w sposób ważny wcześniej ta sama praca i samo eklezja dei sama eklezja dei powtarzały wielokrotnie że kapłani bractwa są kapłanami katolickimi że nigdzie nie pojawia się zarzut, że są niekatolikami albo że byliby wyświęceni w sposób nieważny. Natomiast tutaj używa się kanonu, który dotyczy, dotyczy kapłanów niekatolickich, i w, czyli zupełnie tak, schizmatyków poza Kościołem Katolickim. I mówi się, że no, do kapłanów bractwa nie można iść na przed świętą, bo nie mają uregulowanego statusu, ale w ostateczności, tak jak do prawosławnych mniej więcej, tak według nowego prawa kanonicznego. Oczywiście. Według tradycyjnej dyscypliny to tak nie działa, że można było sobie przystąpić do sakramentu komunii gdzieś, gdzieś indziej, na przykład u schizmatyków, bo taka była konieczność. W przypadku spowiedzi świętej w zagrożeniu życia tak, to można było przyjąć spowiedź świętą od każdego ważnie wyświęconego kapłana, czyli w sytuacji takiej ostatecznej, ostatecznej konieczności. Natomiast użycie tego kanonu, który odnosi się do niekatolików, jest bez jakiegoś wyjaśnienia, także przez analogię. Że skoro nawet w tym przypadku, no to tym bardziej w odniesieniu do kaponów, bractwa można to użyć. Tak można by to było ewentualnie sformować tutaj to tak nie jest, nie jest powiedziane. I dalej. Dekastetia zaznaczyła, że sam udział w liturgii nie musi powodować formalnego przygnięcia do schizmy. Ale uwaga! Ale uczestnictwo w tych liturgiach przez dłuższy czas może owocować przesiągnięciem mentalnością tam obecną i odseparowaniem od magisterium biskupa rzymskiego. Dlatego stolica apostolska nie może zachęcać do udziału w mszach celebrowanych przez kapłanów bractwa. I myślę, że to jest wyjaśnienie tej gimnastyki. To znaczy, dlaczego muszą się tak gimnastykować, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie należy uczestniczyć w mszach świętych sprawowanych przez kapłanów bractwa. No, wprawdzie w ostateczności to można, ale, ale uwaga, bo tam przesiągniecie tą mentalnością, a tam będzie ten duch schizmatycki, o którym była wcześniej mowa, który tam nie żyli najwyraźniej w tym Hondurasie, czy gdzie to było, że stwierdzili, że jednak tam nie było go aż tak dużo. <laughs> Czyli motywacja jest taka, że no nie, oni przesiągną, przesiągną, jak będą tam chodzili, to przesiągną jakimś duchem schizmatyckim. Ja się obawiam, że ten duch schizmatycki, o którym tutaj jest mowa, to jest po prostu duch wiary. To znaczy, że jak ludzie będą wierni, przejdą i posłuchają prawdy, posłuchają, że bogowie pogan to demony, że nie ma innego imienia, w którym można dostąpić zbawienia, że nie można czcić pogańskich bożków, że nie należy celebrować islamu i judaizmu. Że jak ludzie to posłuchają, to w końcu im się poukłada i stwierdzą, no, przecież to w sumie są podstawy naszej wiary. Dlaczego papież może całować Koran? Dlaczego papież może brać udział w ceremonii, w trakcie której poganie razem z generałem franciszkanów padają na twarz przed pogańskim bożkiem? Dlaczego to działa? Dlaczego tak może być? Czy coś tutaj przypadkiem jest nie w porządku? Ja Myślę, że takiej właśnie schizmatyckiej mentalności obawiają się. Obawiało się Eklezja Dei. Chciałem powiedzieć świętej pamięci, a może nieświętej pamięci Eklezja Dei. Zastawiam to już do osądzenia. Nie mi osądzać, czy świętej, czy nieświętej pamięci. W każdym razie e, już e, zeszłe z tego świata Eklezja Dei. Inne rodzynki z deklaracji Eklezjadei. Dalej w odpowiedzi z 28 września 1999 roku komisja uznała że w FSSPX za ważne, ale niegodziwe, gdyż, to jest bardzo ważna wypowiedź, gdyż celebrowane wbrew prawu. Nieważne, nieważne, że tutaj jest nauczana nauczane magisterium kościoła. Nie, nie to, to nie jest tak bardzo istotne. Nieważne, że y, można, znaczy, gdy papież całuje Koran i y, 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 bierze udział w kulcie bożków, to, to nie jest problem. Ale jak coś jest celebrowane, jak katolicka Msza Święta z katolicką nauką jest celebrowana wbrew prawu, wtedy wiedz, że coś się dzieje. Dekastelia ostrzegła przed wejściem schizmatycką mentalność, w której odłącza się od zwierzchnictwa biskupa rzymskiego i wspólnoty trwającej z nim w jedności, co w konsekwencji powoduje zaciągnięcie kary ekskomuniki. To jest też bardzo ciekawe, bo to jest tak, takiego forma, taka forma straszaka, że w konsekwencji, jak będziecie tą wciąg, chłonęli tą schizmatycką mentalność, to w końcu będziecie ekskomunikowani. Taki znowu, jak wierny katolik to czyta, to o ludzie, panie kochany, no ekskomunika jak nic, to ja też idę, idę kłaniać przed Paczamamą. Ja nie chcę być ekskomunikowany. nie, Ja też teraz idę na Dzień Islamu razem z Rysiem tańczyć, no, przepraszam, razem z arcybiskupem Rysiem uczestniczyć w Arenie Młodej w trakcie której działo się, co się działo. To może pokażę, jak znajdę jeszcze te, te pliki, co tam się działo, no bo nie, bo nie będę chłonął tej przecież schizmatyckiej mentalności. Dalej jest znowu fragment, który jest w podobnym tonie, taki dosyć ostry, to znaczy znowu jesteśmy przy duchu schizmatyckim i kanonie 844. Natomiast autor podaje również ten list, który, który jest w innym tonie, i żeby jakoś tutaj zrównoważyć, to też go zacytuję. Inny list papieskiej komisji Dei pochodzi z 1 lutego roku 2003. Jest szeroko cytowany w popularno-naukowej literaturze przedmiotu, ma on zgoła inny charakter, gdyż dykasteria podeszła do podjętej problematyki nieco łagodniej orzekła, że w sensie ścisłym można wypełnić obowiązek uczestnictwa we mszy świętej w miejscach kultu blactwa. Stwierdziła jednak, że nie można polecać uczestnictwa w tych liturgiach. Można uczestniczyć, ale nie można polecać. Pamiętam, że to są rzymskie, rzymskie dykasteria. To jest trochę przykre, Bardzo to jest przykre, Że to zawsze, znaczy, nawet jak w jakimś sensie, powiedzmy, że próbują być przychylni wobec nas, no to pozostaje to po prostu takie sprzeczne. No, można uczestniczyć, ale nie można polecać. To skoro, dlaczego nie można polecać? Bo trochę duch schizmatycki jednak jest, ale nie tak bardzo. Znowu z miernikiem tego ducha schizmatyckiego chodzą i czasami można, jak z takim, jak z takim czytnikiem, e, miernikiem Geigera, <grych> jakie jest na promieniowanie. Nie wiem. Dziwne. No, uwaga. Nie można polecać. Wyjaśniła ponadto, że udział w mszybractwa, kiedy główną intencją jest zamanifestowanie pragnienia zerwania łączności z biskupem rzymskim i wiernymi trwającymi z nim w jedności, jest uważany za grzech. Aha. Jeśli natomiast intencją jest udział w jest jedynie ze względu na przywiązanie do obrzędów liturgii z 62 nie będzie to grzechem. Bardzo ciekawe. W ogóle nie biorą pod uwagę trzeciej opcji. Jest albo. Idziemy tam dlatego, że jesteśmy przywiązani do liturgii tradycyjnej. Jesteśmy takimi estetami, my jesteśmy do niej przywiązani, to nasze, naszym emocjom, tak odpowiada. Wiadomo, prawdziwy modernista musi padać na twarz przed emocjami, więc jak ktoś ma takie właśnie emocje, no co zrobić? No, Nicko nie może powstrzymać. To wtedy już nawet duch schizmatycki jest straszny. Ale jeśli druga opcja, czyli jedna estety, estety druga opcja, schizmatycki duch. Idą tam specjalnie, żeby manifestować, że oni się odcinają od papieża Franciszka. Tercim non datur. Wiadomo. <grym> Przepraszam, że nie ma trzeciej opcji. No, ja się w żadnej nie odnajduję. Moja opcja jest taka i wydaje mi się, że wszystkich, prawie wszystkich, którzy do nas przychodzą jest taka, że my po prostu chcemy katolickiej wiary. Że my po prostu chcemy Katolickiego rytu i katolickiej wiary. Ja jako kapłan chcę głosić katolicką naukę. I jestem w tych strukturach, które mi to umożliwiają, gdzie nikt mnie nie prześladuje za to, że nauczam tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał, tego, co Kościół przez 20 wieków przekazywał i wielokrotnie w swoich deklaracjach podkreślał. Dlatego tam jestem. I wierni, którzy do nas przychodzą, przychodzą, bo chcą słuchać katolickiej nauki. I widać ten strach. Hierarchii Kościelnej przed tym właśnie podejściem. Dlatego o nim się nawet nie wspomina, moim zdaniem, bo ono jest zbyt przerażające. I moim zdaniem właśnie Eklezja Dei, tego się musi najbardziej bać. Że ktoś może pomyśleć, że tu chodzi o prawdę wiary, a nie tylko o estetyzm. I papież Franciszek, podejrzewam, że, że właśnie dlatego było tradycjonizm Znaczy, on to wspomina, że, że to jest kwestia jakby całej teologii, która idzie za tą mszą świętą, tyldencką, że ona oznacza odrzucenie Soboru Watykańskiego II albo ducha Soboru Watykańskiego II. A więc on obawia się faktycznie właśnie tego podejścia. Obawia się tego, że katolicka nauka. Tam po prostu będzie prezentowana w formie przedsoborowej, co w praktyce oznacza, że to jest po prostu katolicka nauka. No w każdym razie, jeśli Esteta przychodzi nam przez świętą zgodnie z tą deklaracją kreazyi, jeśli Esteta przychodzi nam przez do bractwa, to wtedy nie jest to grzech. I uwaga, na końcu listu Degasteria uznała, że skromna ofiara na tace podczas mszy świętej wydaje się usprawiedliwiona. <noise> to jest bardzo zabawne, że skromna ofiara. Można wrócić, ale nie za dużo. Pewnie zależnie od, jak już człowiek wejdzie z tym miernikiem ducha schizmatyckiego, to im większy duch schizmatycki, tym mniejsza ofiara. Ja to sobie tak wyobrażam. Jestem ciekaw, czy Eklezja sprzedawała Eklezja Dei sprzedawała. <taki, takie mierniki, którymi można sprawdzić, ile tej ofiary trzeba tam wrzucić, zgodnie <laughs> z duchem schizmatyckim albo jego brakiem. A dalej mamy gimnastyki, ciąg dalszy, no bo papież Franciszek jeszcze to wszystko skomplikował udział w mszy świętej sprawowanej z okazji sakramentu małżeństwa oraz święceń. Dnia 27 marca roku 2017 papieska komisja Eklezja Dei, będąca częścią kongregacji nauki wiary, czyli to już wtedy, jak wcielono w kongregację nauki wiary, wydała list skierowany do konferencji biskupów. W tym dokumencie wydała pastoralne wytyczne Według których ordynariusze miejsca mogą udzielać delegacji kapłanom z bractwa do asystowania przy zawarciu małżeństwa. To też jest takie dosyć zabawne, no bo duch schizmotycki nie wolno do nich iść i w ogóle to koniec świata, ale mogą mieć dostać, dostać delegację, żeby udzielać ślubów. Oczywiście od razu śpieszy Eklezja Dei z wyjaśnieniami. Jaka jest intencja papieża? No bo wiadomo, że oni wiedzą, papieską intencją było usunięcie niepokoju sumienia oraz niepewności co do ważności małżeństw zawieranych w tej wspólnocie oraz ułatwienie drogi do pełnej komunii eklezjalnej? Istotne dla omawianego tematu jest to, iż w liście zaznaczono, że msza święto może celebrować kapłan Bractwa, nawet jeśli przy zawarciu małżeństwa będzie asystował kapłan regularny, kanonicznie. To po tej ceremonii kapłan Bractwa może sprawować mszę świętą. Z omawianego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary wynika, że wierni mogą brać udział w mszy sprawowanej przez kapłana Bractwa z okazji zawarcia małżeństwa. Poza udziałem we mszy świętej z okazji zawarcia małżeństwa pojawia się nie do końca wyjaśniony wątek udziału w Eucharystii celebrowanej przy udzieleniu święceń. W 2016 podano bowiem informację, że stolica apostolska toleruje święcenia udzielane w bractwie, nie wymagając zezwolenia miejscowego ordynariusza, lecz jedynie informując go o tym fakcie. Wspomnieli o tym biskup Bernard Ferlaj oraz biskup Alfonso de Galareta, biskupi bractwa, powołując się na list babieskiej komisji i do bractwa. W tym duchu biskup Rudolf... Fodel Holzer, ordynariusz diecezjalny Ratyzbony, Zbony, wydał oświadczenie, w którym akceptował święcenia przewidziane na 2 lipca 2016. Powołał się na komisję Eklezjadei, według której święcenia te nie spotykają się z kościelnymi karami, choć nie są zgodne z prawem kanonicznym. Nie są zgodne z prawem kanonicznym, ale akceptuje. Znaczy, e, sposób, e, czy nie zasadniczo, ja to. E, Rozumiem, w sensie ja jakby zasadniczo tą postawę, że coś nie jest zgodne z prawem koniecznym, ale to akceptujemy. No, można to taką postawę mieć wtedy, kiedy uważamy, że faktycznie jest wyższa konieczność. Było konieczne, żeby postąpić wbrew prawu kanonicznemu, bo coś, bo zbawienie dusz jest na, na, na szali, tutaj. By, czy, czy tutaj biskupi tak uważają? A być może, być może uważają, że kwestia, nie wiem, z takiego gestu jest to jakiegoś dobrego, żeby, żeby bractwo zachęcić do pełnej jedności. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażali. W każdym razie, zamieszanie, moim zdaniem, jest tutaj absolutne, bo nie można, grzech, schizgomatycka mentalność. Schiz można, ale jednak można skromną ofiarę pójść i skromną ofiarę złożyć. I kapłan może też asystować przy mszy świętej I na święceniach sobie to też można być, bo też jest w porządku. Pomoże wbrew prawu kanonicznemu. No, jest to dosyć skomplikowane. Tutaj autor też zadaje sobie pytanie a propos tej Mrześwięcej. No, wierni mogą uczestniczyć najwyraźniej. Biskup y, miejsca y, akceptuje, ale. I jawi się także pytanie, czy w tej sytuacji udzielający i przyjmujący święcenia dalej zaciągają latę sentencję, czyli suspensę. Latę sentencję, suspensę przewidziano przez ustawodawcę kodeksowego, no bo przecież wszyscy akceptują wbrew prawu kanonicznemu. Nie wydano jednak w tej sprawie żadnego oficjalnego dokumentu. No i zagwozdka dla naszych prawników, eee, czy jest, czy nie ma. Przypominam, ja cały czas... Em, Właśnie tak trzeba myśleć o takich tekstach. Jak, jak, jakby właśnie prawnicy PLL-u się zastanawiali, czy można usprawiedliwić działanie żołnierzy wyklętych, czy nie można. A można, czy nie można, trochę można, a trochę nie można i w sumie to nie wiemy. Odwołać się trzeba do, do tego, do czego my się odwołujemy. No, po prostu posłuchać dlaczego, naszego wyjaśnienia, dlaczego jesteśmy w tym stanie. Jesteśmy w tym stanie, dlatego. Że uważamy, że w Kościele dzieją się rzeczy, które trzeba skrytykować, że dzieją się rzeczy, którym trzeba powiedzieć nie, że współczesny ekumenizm to zdrada wobec katolickiej wiary, że nowy rytm przyświętej zagraża wierze katolików. Dlatego nie mamy statusu kanonicznego i to, to, to rozważanie po prostu mija się z istotą problemu. Ja nie twierdzę, że ono jest bez sensu, bo. Może być w ramach właśnie takich dyskusji pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy kapłanami, pomiędzy teologami, w, gdzieś tam w strukturach kościelnych. Ten tekst myślę, że może. Przynieść nawet dobre owoce, że może pewnym osobom uświadomić, właśnie, jakby skalę tego zamieszania, może tym, które, którzy są przekonani, że właśnie, bractwo na pewno jest schizmatyckie i złe, może taki tekst być może trochę im pomóc zrozumieć, jakby jak bardzo skomplikowany jest ten problem. W pewnym sensie to może mieć jakieś uzasadnienie, natomiast mija się on z istotą problemu. Punkt piąty to upoważnienie do spowiadania, a godziwe celebrowanie przy świętej. Po udzieleniu przez papieża Franciszka upoważnienia kapłanom bractwa do spowiadania w 2015 pojawiły się informacje, że jest to równoważne z wykonywaniem odtąd przez tych duchownych całej posługi kapłańskiej juxta legend, zgodnie z prawem. O, o, to jest ważne! Oznaczałoby to całkowite zniesienie kar i ewentualnych nieprawidłowości. Jest to teza, która łączy się z problematyką poruszoną w niniejszym artykule, dlatego zostanie poniżej wyjaśniona. I tutaj Ksiądz Pietras wyjaśnia, że sam fakt udzielenia tej, tej jurysdykcji papieskiej na słuchanie spowiedzi nie oznacza uregulowania wszystkiego automatycznie. I, i to jest moim zdaniem słuszne: w sensie, no, oczywiście, że nie oznacza to, że od razu wtedy kapłani mają wszystko regularne i wszystko jest jasne. Natomiast pokazuje to, że. Zamieszanie jest ogromne, że niepewność jest ogromna w samym kościele i że zastosowanie kanonów też nie jest ścisłe nawet w, przez sam Rzym. No bo jak można kapłanowi, który, który jest suspendowany, nie może sprawować swojej posługi, jak można mu udzielić papieskiej, osobistej papieskiej jurysdykcji? Normalnie to biskup miejsca zawsze tej jurysdykcji udziela. No nie można. Jak można? I teraz co? Kapłan. Odprawiam Przeświętą świętą wprawdzie niegodziwie, zgodnie z prawem, no bo nie ma pozwolenia biskupa miejsca, żebym Przeświętą świętą odprawiał, ale spowiadać może, bo papież mu udzielił jego jurysdykcji. Czyli wierny nie może uczestniczyć w mszy świętej zgodnie z literą prawa, ale może pójść do spowiedzi, bo papież udzielił swojej osobistej jurysdykcji. Gdy jeśli będziemy chcieli zastosować prawo tak mega ściśle, to dojdziemy tutaj po prostu do strasznych paradoksów. Następnie autor zadaje sobie pytanie w punkcie szóstym, kwestia wypełnienia obowiązku udziału w mszy świętej w bractwie w dzień nakazany. A więc oczywiście Kościół zobowiązuje wiernych, żeby uczestniczyli w mszy świętej w niedzielę. No i tutaj autor dochodzi do jakże odkrywczego wniosku, że Zdania rabinów są podzielone, to znaczy, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Czyli przytacza zdania teologów, kanonistów, z których jeden uważa, że można, a z drugi uważa, że nie można, co myślę, że dobrze oddaje stopień zamieszania. No i zakończenie, które przeczytam w całości. Analizy przeprowadzone w niniejszym opracowaniu ukazują, że bractwo kapłańskie świętego piusa X do dziś nie uzyskało regularności kanonicznej. Dobrze, że zapoznaliśmy się z tą pracą. Jest wspólnotą kościoła katolickiego, określono jako wspólnota o charakterze schizmatyckim i zawieszono przez władze kościelne. Tutaj zwracam tylko uwagę na to, że ten charakter schizmatycki to jest trochę taka, taka pieczęć. To znaczy chodzi o to, żeby odstraszyć, pokazać, o to jest charakter schizmatycki. Z powodu schizma to brzmi tak bardzo groźnie. Wielokrotnie jest tu powtórzone, że bractwo jest częścią kościoła, ale jest ten charakter schizmatycki, bo to jest niepełna jedność. Teologicznie uważam to za głęboko nieścisłe, i w teologii przedsoborowej niemożliwe by było określanie jakiejkolwiek wspólnoty w ten sposób. To znaczy, że jest wewnątrz Kościoła, ale o charakterze schizmatyckim. W rezultacie kapłani bractwa są nieainkardynowani i zasuspendowani przez przyjęcie święceń od biskupów bractwa bez uzyskania wymaganych dymisoriów oraz mogą trwać w nieregularności do wykonywania święceń. A pamiętamy jeszcze, że te święce jednocześnie są akceptowane przez biskupa miejsca i ten powołuje się na wypowiedzi Rzymu. Mimo że w 2015 otrzymali od papieża Franciszka upoważnienie do spowiadania oraz prawną możliwość uzyskiwania delegacji do asystowania przy zawieraniu małżeństw, to ich sytuacja jest wciąż kanonicznie nieuregulowana. Ze względu na ważnie przyjęte święcenia msze święte celebrują ważnie, ale wbrew prawu. Wyjątkiem jest celebracja eucharystii z okazji błogosławieństwa małżeństwa, a także według informacji niepotwierdzonych z okazji udzielenia święceń. Papieska komisja Ekklesia Dei w niektórych odpowiedziach na Dubia sugerowała możliwość udziału w mszach bractwa, jeśli motywem jest przywiązanie do wcześniejszej liturgii. Ale pamiętajmy, nie jest schizmatycki duch, a o tym, że ktoś tam idzie dlatego, że chce katolickiej wiary, to, to w ogóle nie ma, nie ma takiej opcji, nie ma takiej mowy, bo wiadomo, są tylko esteci i schizmatycy. Trzeciej opcji... Nie ma. Stolica Apostolska nie poleca jednak udziału w mszach w Bractwie, przestrzegając przed przyjęciem mentalności schizmatyckiej, tam obecnej, oraz przypomina, że kapłani ci wykonują swoją posługę poza pełną jednością eklezjalną. Mimo to, w świetle jurysprudencji, wydaje się, że możliwe jest formalne wypełnienie obowiązku udziału w mszy świętej w niedzielę i inne święta nakazane. Czyli podsumowując, nie można, ale jednak można. Zauważyć należy, że niniejsze opracowanie wpisuje się w aktualne potrzeby duchowe wiernych przywiązanych do liturgii z 62. Problem ten będzie wciąż narastał w obecnej sytuacji, kiedy przez motu proprio z Custodes papieża Franciszka ograniczono dostęp do tej liturgii w diecezjach, a kapłanów regularnych kanonicznie niemal zupełnie pozbawiono możliwości stosowania rytuału Romanum i Pontyfikale Romanum. W rezultacie wielu wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii szuka dusz pasterskiej opieki kapłanów bractwa. Gdzie będą mogli przyjmować wszystkie sakramenty w dawnej formie. Ci spośród tych wiernych, którzy odczuwają potrzebę eklezjalnej komunii, chcąc pozostać przy liturgii z 62 i korzystając z posługi bractwa, znaleźli się w sytuacji wątpliwości natury moralnej. W obecnej sytuacji bowiem bractwo rozszerza swoją działalność, proponując udział w liturgii mszy w ich miejscach kultu. To bardzo ciekawe, że. Ci, którzy chcą, odczuwają potrzebę eklezjalnej komunii, teraz będą się będą mieli trudności, tak jakby właśnie wierni, którzy uczęszczają do bractwa, tak domyślnie nie mieli potrzeby eklezjalnej komunii. Dosyć to jest zaskakujące. Nie wiem, jak dla, na podstawie czego ksiądz wysnuwa taki wniosek. Moim zdaniem każdy katolik musi mieć taką potrzebę eklezjalnej komunii, wspólnoty kościelnej, tylko że od um, wspólnoty jest ważniejsza wiara. Od tego, czy idziemy razem, jest ważniejsze, dokąd idziemy. Podsumowując, praca księdza Dawida Pietrasa jest dosyć dobrą ilustracją zamieszania wokół prawnej struktury kościoła i bractwa świętego Piusa X. Może to być praca, która Powiedzmy, księżom, którzy uważają, że bractwo jest zupełnie schizmatyckie, może w jakiś sposób zilustrować, jak bardzo ten problem jest zawikłany, jak bardzo jest on trudny. Natomiast mija się ona z najważniejszym pytaniem w całym tym zagadnieniu, mianowicie z pytaniem, dlaczego tak jest? Dlaczego bractwo postępuje w ten sposób i czy jest to zasadne? Wracając do tytułu tego nagrania, do którego proszę, żeby podchodzić z pewnym przymrożeniem oka. Oczywiście, że my się cieszymy, gdy kapłani uczą się odprawiać mszę świętej trudenckiej i chętnie w tym również pomagamy. Jednak zachęcam do tego z całego serca, żeby nie pozostawać tylko na warstwie tego symbolu. To znaczy, żeby... Ten piękny rytm przyświętej, który wyraża naszą katolicką wiarę, żeby przez niego faktycznie dojść do. Poznania i umiłowania tej pełni katolickiej prawdy, żeby ten sztandar naszej wiary naprawdę służył nam za ten sztandar naszej wiary. A więc zachęcam do tego, żeby nie pozostawać tylko na pięknie liturgii, bo tutaj może się wkraść właśnie taki estetyzm, że najważniejsze jest to, żeby każdy liturgiczny przepis był w najmniejszym milimetrze najdoskonalej spełniony, żeby kromki były najdłuższe, żeby było jak najpiękniej. A jednocześnie człowiek zapomni o tym, co najważniejsze o prawdach naszej wiary, o tym, co ten rytm ma nam przekazywać o ostatecznie o Panu naszym Jezusie Chrystusie. A więc ja do tego zachęcam, moi drodzy, wszyscy, którzy czują się właśnie takimi indultowcami oczywiście, że Msza Święta trydencka i to przywiązanie do niej jest czymś wielkim i pięknym. Ale nie pozostawajmy tylko na sferze zewnętrznej, estetycznej, a idźmy w głąb, idźmy do tego, co msza święta ma wyrażać, do prawd naszej wiary, ukochajmy je z całego serca i bądźmy gotowi walczyć o nie. Chociażby anioł z nieba albo apostołowie głosili nam coś innego, walczmy o tę prawdę wiary do samego końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.